że typu krępnica, jest to dawne żwirowisko, nie powinno się kąpać samodzielnie. W ogóle nie powinno się kąpać, ponieważ mimo tego, że pogoda do tego bardzo mocno zachęca, no to jest to mimo wszystko woda niebezpieczna. Każdy chciałby się spłodzić w tej wodzie, bo jest na pewno w bardzo fajnej temperaturze i każdemu sprawiłoby to przyjemność. Natomiast jest to o tyle niebezpieczny akwen, że dno tego akwenu jest ukształtowane w ten sposób, czyli bardzo mocny spadek tego dna następuje. Pięć wdechów ratowniczych już było, udanych zaraz przy wyjęciu z wody. I teraz kolega uciska 30 uciśnień. 30 uciśnień, wyznaczamy sobie środek mostka. Ręce mamy wyprostowane i uciskamy z częstością około 100 uciśnień na minutę. Czyli prowadzimy teraz uciśnienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, 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 trzydzieści. Ja robię dwa wdechy. I dwa skuteczne wdechy. Czynnikiem decydującym jest czas. Nie sprzęt, nie jakieś dodatkowe rzeczy, przede wszystkim czas, więc ratownicy zabezpieczają się tylko w bardzo podstawowy sprzęt, ten, który mają pod ręką, czyli linę asekuracyjną oraz kamizelki, które są bezpośrednio pod ręką i od razu biegną do wody, udzielając tej pomocy. I teraz taka pozorowana akcja ratownicza zostanie wykonana przez naszych ratowników. Jeden z nich będzie pozorantem, reszta wykona ćwiczenie. Dobrze, pozorant do wody. Pozorant, zwróćcie uwagę, ponieważ my mamy dzisiaj ćwiczenia. Pozorant również musi być zabezpieczony, ponieważ też nie chcemy, aby coś stało się naszemu strażakowi. Troszkę dalej. Ok, proszę ratownicy. Akcja. Ratownik wykonał skok ślizgowy, tak aby jego głowa nie zanurzyła się ponad powierzchnię wody. Musi on cały czas osobę poszkodowaną widzieć. Nie może stracić jej z oczu. Zwrócił uwagę na pracę na brzegu. Ratownik pokazał ręką, że jest gotowy do holowania. I ratownicy z brzegu wykonują holowanie na lince. Następnie osoba jest wyciągana na pomost. Raz, dwa, trzy. Na powłoki brzuszne, ponieważ brzuszek jest miękki, z tyłu jest kręgosłup, jest twardo. Nie chcemy tej osobie coś zrobić albo ją złamać. Wyciągamy ją na powłoki brzuszne i zobaczcie, od razu przystępują strażacy do określenia funkcji życiowych, do zbadania oddechu oraz tętna. Dziękujemy bardzo. Czy długo to trwało? Nie. I o to w tym wszystkim chodzi.